Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam zodiakalne skorpiony. Będzie przekaz, kochani, przekaz ogólny oczywiście dla Was na wrzesień 2019 roku. Zaczynamy, zanim całkiem ochrypnę, bo jest to któryś horoskop nagrywany z kolei. Ja je będę wrzucała sukcesywnie, no ale nagrywam raczej hurtem, więc potem pojawiają się problemy głosowe. No a tego chcemy oczywiście uniknąć. Skorpiony, co Was czeka we wrześniu 2019 roku? No, zaczynacie z grubej rury, kochani, bo mamy Feniksa, wskrzeszenie, poddanie się zmianie. Czyli powstajecie jak taki Feniks z popiołów, z tej całej pożogi. Druga karta tutaj, taka ogólna dla Was na wrzesień, to Dama Podarunków. Może być tak, kochani, że pod wpływem czegoś, co dostaniecie od losu, Wy po prostu podrywacie się do lotu. Czyli gdzieś tam tkwiliście w jakichś takich trudnych sytuacjach, ale coś do Was przychodzi, być może po długim, długim czasie, jakaś nagroda, gratyfikacja, coś po prostu, co powoduje, że tutaj wstajecie i walczycie na nowo. Ja Was tutaj właśnie widzę jako takie osoby podnoszące się po jakimś upadku, no zresztą tak to zwykle się dzieje w przypadku Feniksa. Najpierw coś musi spłonąć, abyśmy mieli możliwość właśnie podnieść się i odbudować się na nowo. Skojarzyło mi się to, kochani, nie wiem czy oglądaliście, z Grą o Tron, jak właśnie Daenerys wychodzi z tej całej pożogi. Ona taka wychodzi praktycznie nienaruszona. No tam oczywiście jej ubranko jest w strzępach, więc to taka jedyna jakby tutaj uciążliwość, chociaż dla widzów płci męskiej pewnie uciążliwością to nie było, ale w każdym razie wychodzi, taka wynurza się z tych płomieni i to wszystko tak naprawdę, co przeszła, jest wypisane w jej oczach. I jej oczy mówią, no teraz to ja Wam pokażę, teraz to ja wiem, że ja tak naprawdę mogę wszystko. I ja Was tutaj właśnie widzę w podobnej konfiguracji, czyli coś przeszliście, jakąś burzę życiową, być może dalej ją przechodzicie, być może właśnie wrzesień to będzie dopiero ten sądny miesiąc, gdzie to się wszystko wyjaśni, ale wyjdziecie z tego tak silni, że praktycznie nic już Wam nie będzie w stanie stanąć na drodze, nic już Wam nie będzie w stanie tutaj zagrozić. I to jest też takie otwarcie się na wszelką obfitość, która tutaj do Was napływa, bo jeden dar pociąga za sobą kolejny i to życie się zmienia po prostu. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Cierpliwość, no właśnie, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Więc Wy na pewno coś poświęciliście w swoim życiu, coś tutaj bezpowrotnie spłonęło, być może dla niektórych, no niestety spłonęło dosłownie, dla innych oczywiście w sensie metaforycznym, ale coś gdzieś zostało poświęcone, być może mimo woli, i musieliście wykazać się dużą cierpliwością, żeby ten trudniejszy okres przetrwać. Bo to nie trwało zapewne dzień, nie trwało tydzień, może nawet i nie miesiąc. To się mogło ciągnąć tutaj u Was miesiącami, taki wielki pożar, który strawił wszystko. Ale to jest też dobre, kochani. Zawsze trzeba szukać pozytywów, a tu jest taki pozytyw, że po prostu to, co powinno odejść, zostało spalone na popiół. Tego już nie ma. I dzięki temu, że to zostało tak do cna wszystko wypalone, będzie można tu budować coś nowego. Mamy również kartę poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Więc być może, kochani, też poprzez to, co przeszliście, poprzez te Wasze doświadczenia, Wy możecie być w pewnym sensie wzorem dla innych albo pomagać tym, którzy są jakby na początku tej drogi, bo Wy już jesteście bogatsi o pewne doświadczenie, więc być może zechcecie tutaj komuś doradzić, w jaki sposób Wy wyszliście z takiej trudnej sytuacji. Być może przekujecie to po prostu w coś dobrego, czyli będziecie się tym swoim doświadczeniem też w jakiś sposób dzielić z innymi. I zobaczmy, co tutaj dalej mamy. No, karta wieży, co mnie zupełnie w tym rozkładzie nie dziwi, bo to jest właśnie ta burza, ten ogień, ta wieża życiowa, czyli coś tutaj pewnie nagle, gwałtownie, po prostu, przepraszam, się załamało, runęło.
Jaki jest komentarz do tej wieży? Dwójka kielichów. Mogła się załamać relacja, kochani. Relacja w sensie małżeństwo, inny związek dwojga ludzi, jakieś po prostu koneksje przyjacielskie, rodzinne, no wszelkiego typu relacje tak naprawdę. Relacje zawodowe też, jak najbardziej. Mogło być tak, że po prostu tutaj doszło do jakiejś takiej ogromnej kłótni między wami. Doszło do jakiegoś zdarzenia, o które na przykład dwoje ludzi wzajemnie się obwiniało, również tak może być. Doszło do po prostu całkowitego właśnie zniszczenia tej relacji, być może do rozstania, bo czasami ta karta wieży mówi o takich nagłych, radykalnych rozstaniach. Ktoś kogoś zostawia, łamiąc mu serce przy okazji. Może to być nagłe załamanie się waszego stanu zdrowia, jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, organy parzyste w organizmie. No, na myśl przychodzą mi na przykład nerki, więc też tak dla niektórych może być. I tu bym powiedziała, że może też być tak, że ktoś coś zniszczył, ktoś coś zepsuł i na przykład druga strona o coś was obwiniała, czy wy obwinialiście o coś drugą stronę, ale to było tak naprawdę podyktowane też zdarzeniem losowym, to nie do końca mieliście też jakby wpływ na to, więc nie do końca też to była taka wasza wina. Powiedziałabym, że to tego nie należy rozpatrywać w kategorii winy w ogóle, ale tak mogło być. Może być tak, że ktoś nagle coś się stało w waszym życiu, że wy nie mogliście być w jakimś sensie równorzędnym partnerem, czyli ktoś tu na przykład przeżył załamanie, tak? Może być załamanie nerwowe. Ktoś na przykład, coś się popsuło w jego życiu na tyle, że na przykład nie mógł dopełnić swoich obowiązków na gruncie zawodowym, przez to na przykład kontrahent czy wspólnik mieli no, uzasadnione pretensje, że tutaj coś zostało zawalone, brzydko mówiąc. Coś się mogło po prostu nagle popsuć. Tak, i jest cesarz, czyli teraz jest kwestia poszukiwania porządku w tym chaosie. Wieża nam zrobiła swoisty chaos, ale szukamy tego porządku, czyli nie poddajemy się. Stajemy się powoli tym Feniksem. Zobaczmy, jaką tutaj mamy jeszcze kartę na spodzie. Dziewiątka mieczy. Tak, to jest sytuacja taka bardzo mocno stresująca. Sytuacja, która no naprawdę powodowała u was ogromne perturbacje. Tak wam się przez pewien czas wydawało, że po prostu jest to coś, z czego no nie jesteście w stanie wyjść żadnym sposobem, że to po prostu was kompletnie przytłoczyło. Niektórzy mogli tutaj popaść w jakieś depresje, w jakieś po prostu nieprzyjemne myśli, jakiś nieprzyjemny stan. Też widzę tutaj, wiecie co, coś takiego, że na przykład powiedzmy coś się stało takiego, czy z waszym zdrowiem, czy na przykład takiego, że no właśnie jeden z partnerów ucierpiał tutaj, a drugi partner jest tym cesarzem, czyli momentami jest taki trochę ostry, taki apodyktyczny, on nie potrafi do końca wesprzeć tutaj, trochę się tak odwraca od tego nieszczęścia, ale to nie dlatego, że mu nie zależy, tylko bardziej dlatego, że nie radzi sobie z własnymi też emocjami, nie chce ich pokazywać na zewnątrz, bo on musi być taki zamknięty, restrykcyjny, taki zawsze uporządkowany, bo on wie, że tutaj no na niego się liczy, że on jest właśnie tą opoką, więc to też tak może być, że on nie potrafi odpowiednio wspierać i zostawia was tutaj, czy wy kogoś zostawiacie właśnie w tej sytuacji stresowej. Natomiast też w tym cesarzu widzę takie właśnie tą cierpliwość, która tutaj się pokazała, czyli oczekiwanie na zmiany, na to odrodzenie, bo on tutaj już wychodzi na balkon, no i spogląda i czeka, patrzy, czy już nadchodzą te zmiany, czy kroczy tam już ta dama podarunków, żeby po prostu to życie się wreszcie zaczęło stabilizować, układać. On patrzy, czy już ostatecznie ta burza przeszła, czy zmieniły się po prostu warunki pogodowe, czy już można zacząć na nowo budować. No i proszę, mamy kartę sądu ostatecznego, mówiłam, że to może być sądny miesiąc, więc tu by się zgadzało, więc to rozstrzygnięcie we wrześniu przyjdzie, a w zasadzie to wskrzeszenie, czyli albo naprawa tej relacji, albo po prostu poukładanie, uporządkowanie świata na nowo. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy do karty sądu. Pazia denarów, no to zmienia troszeczkę postać rzeczy, bo możemy tutaj się pokusić o dodatkową interpretację, może być kochani, także jest para, która starała się o potomstwo i coś tutaj nie wyszło, może jakieś poronienie, może jakieś po prostu załamanie, bo
no niby wszystko było ok, ale nie wychodziło i to powodowało dodatkowy stres. Kobieta się stresowała, natomiast no, mężczyzna starał się tutaj zachować jakieś pozory, że mu aż tak bardzo, że tak bardzo aż się tym nie przejmuje, że gdzieś tam się nawet odciął i stąd też to wpłynęło na załamanie się relacji, prawda? Natomiast przychodzi rozstrzygnięcie, czyli dla niektórych może to właśnie oznaczać, że jednak zostaną rodzicami, że to się po prostu uda, że no, ten okres burzy już przeminął, że na przykład to, że za pierwszym razem się nie udało, to nie znaczy, że nie uda się następnym razem, więc warto tutaj próbować, pomimo tego, że było swego rodzaju zamknięcie, taki właśnie rozdźwięk pomiędzy partnerami i jedna strona po prostu pogrążyła się w rozpaczy, druga strona zajęła się na przykład pracą, innymi obowiązkami, udawała, że problem nie istnieje, tak bym to widziała, ale to też może być coś takiego, że załamało się pomiędzy wami, ponieważ na przykład jedna strona nie miała pracy i do pewnego momentu to było ok, to było akceptowalne, ale później odezwał się ten cesarz i no, mógł tutaj czynić jakieś wyrzuty, że tylko ja pracuję, tylko ja utrzymuję dom, ty się nie dokładasz do domowego budżetu i tak dalej, powodując w tej drugiej stronie, myślę, że to kobieta, powodując poczucie winy. To mogło być tak, że po prostu panie, które poszły na urlop macierzyński, urodziły właśnie dziecko, no zrezygnowały na jakiś czas z tej pracy, miały do tej pracy wrócić, ale okazało się, że na przykład no, ich stanowisko już jest zajęte, w jakiś sposób tam się tak podziało, że nie były w stanie tak od razu wrócić, a im dłużej siedziały w domu, tym bardziej potęgowało się w nich takie poczucie winy. No i właśnie tutaj karta sądu ostatecznego wraz z paziem denarów może oznaczać, że po prostu wracacie do pracy, że wreszcie ta praca się dla was znajdzie, że będziecie pracować zawodowo, powrócicie do czynności zawodowych. To może być na początku taka praca dorywcza, czy po prostu na zastępstwo, czy w ramach jakiegoś stażu gdzieś, ale to już jest własne źródło dochodu, czyli swego rodzaju niezależność. Poza tym pokazujecie się tu jako osoby pracowite, pilne, więc jest szansa na to, że to będzie dla was stała praca, że zagrzejecie tam po prostu miejsce. No i kolejna rzecz, jeżeli tu po prostu chodziło o jakąś taką ogromną kłótnię, o coś tam poszło, to zostanie wyjaśnione. Być może niektóre sprawy zostaną wyjaśnione sądownie, też tak może być. Być może tu chodzi o jakiś na przykład podział majątku bądź opiekę nad dzieckiem, więc też tak może być, że po prostu sądownie te sprawy zostaną wyjaśnione. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, to wrzesień będzie tutaj właśnie takim miesiącem, gdzie te sprawy powinny się wyjaśnić, więc tam każdy z was oczywiście wie, jakie sprawy u niego są do wyjaśnienia, czym się gryzie, nad czym się głowi. I wrzesień powinien być właśnie takim miesiącem, na który długo czekaliście, ponieważ właśnie nastąpi u was to swoiste odrodzenie, takie przebudzenie mocy, bym powiedziała, waszej naturalnej mocy. Ona zawsze była, tylko albo ktoś to w was przyćmił, albo po prostu wszystkie te perturbacje życiowe, które was spotkały, no brzydko mówiąc, podłamały was, no bo taka jest prawda. Trzeba to powiedzieć wprost, że tutaj lekko nie było, ale to już się kończy. I jeszcze, kochani, trochę cierpliwości, trochę wiary w to, że będzie dobrze. I już to zaczyna się tutaj klarować. Także myślę, że wrzesień będzie już momentem takiego wytchnienia dla was, kochani. I tego oczywiście wszystkim skorpionom bardzo, bardzo serdecznie życzę. Dziękuję wam, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że czeka was udany miesiąc i że spotkamy się w przyszłym miesiącu na kolejnym czytaniu dla was. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia, kochani.